Że tutaj my jesteśmy, proszę Państwa, w Galerii Lufcik. Jest to warszawska Galeria Lufcik w Domu Artysty Plastyka na Mazowieckiej 11a. Tutaj mamy taką troszeczkę zemstę, bo ta baba w kapeluszu jako matka artystki, która no 2-3 wernisaże wcześniej miała swoją piękną wystawę takich jezusicków, jakby, proszę Państwa, na ścianie, że skrzyczała dziecko, które się wystraszyło, wypłoszyło potem i płakało, no bo był ten łysy taki bezdomny, co stoi na centralnym, to on zawsze w chusteczkę bierze garść, 2, 4, 10 garści ciastek i poszedł tam w kąt, stał w kącie z Haliną polonistką, 82-letnią kobietą rozmawiał, ona zacną jest kobietą i potem wyszli, bo ta baba zrobiła rumoru w czarnym kapeluszu, ale to jest przekrój, proszę Państwa, społeczeństwa warszawskiego, że to są takie dziady, jakich mało w świecie. O co chodzi? Bo ja powiedziałam do kurczaczka, kurczątko, przecież przyjechałeś pociągiem z Bydgoszczy, to akurat nie tego dnia, ale to mówię tak, żeby było śmieszniej. Ja mówię, ty też weź sobie, kochanie, ciasteczek na chusteczkę, tak, weź ciasteczek na usz, zobacz, ten łysy, przecież nie będę tłumaczyć dziecku, że łysy jest bezdomny, prawda? Weź sobie na usz tych ciasteczek i sobie pochrup. No parę wziął tych ciasteczek, ale akurat wchodziła baba w czarnym kapeluszu i zrobiła taką przemowę, że to jest obrzydliwe, że no obrzydliwa to jest ona, że taka dziaduwa, że takie skąpstwo, że takie chamstwo, absolutny brak kultury, bo żeby ona zobaczyła, ile tych ciastek wziął ten łysy taki, daj spokój, nienormalny facet, no ale on ciągle głodny, no to by ona się chyba przewróciła, zemdlała z pazerności, z chciwości, ze skąpstwa. Państwo zobaczą, jacy są ludzie, że zamiast kręcić się koło tego, co na ścianie, prawda, no to oni nic na ten temat nie wiedzą, a myślą tylko, och, moja córka to jest wspaniałą artystką. Ja tutaj nie chcę nic mówić o tej artystce, bo to bardzo miła dziewczyna, wyjątkowo miła, nawet sama ona nie wiedziała, jakiego świństwa narobi jej własna matka w czarnym kapeluszu. No to właśnie jesteśmy w tej galerii Lufcik, no i przyszła tutaj kuratorka z galerii Kochana, bardzo miła dziewczyna, kochana przez Samochana Wiejskiej 18, tam przy Sejmie. No ta ulica i to miejsce akurat jest mi bardzo bliskie, bardzo lubię w ogóle ulicę Wiejską i numer 19 i numer 18. I byłyśmy tam, wszyscy byliśmy w galerii Kochana na otwarciu w ogóle tej galerii. Kochana przez Samochan. No a tutaj omawiamy w tej galerii Lufcik wernisaż, który na górze nieco, 022 Art Gallery, że jak może baba doktoryzowana takie bzdury malować i takie jakieś takie słabą sztukę, nie? No to więc o tym tutaj Marta Dobosz też no, przytakuje mi i poproszona została Marta Dobosz o zaśpiewanie Ave Maria, proszę Państwa, Ave Maria, ale cokolwiek nawet, nic nie chciała, bo jak się ma chrypę, proszę Państwa, to co można wykonać? No coś tam w ramach próby zaśpiewała, w ramach próby, to wczoraj też było w Lambda. Także tutaj z tą dziewczyną rozmawiamy i wchodzi socjologia, profesor socjologii, nawet niektórzy mówią, że Boże, że on nawet nie wygląda na profesora socjologii, ale my nie jesteśmy, odchodzę. Nie jesteśmy tacy złośliwi, proszę Państwa, bo wygląd to wygląd. Groby pobielane też mają piękny wygląd, a wewnątrz są trupie kości. No i tacy byli faryzeusze, no i tacy byli saduceusze. No i apostoł Paweł taki był, nawet uznał kształcenie swoje za śmieci, a kształcenie to apostoła Pawła, no to na pewno dużo, dużo więcej niż nawet ten Uniwersytet Warszawski tu w Warszawie, tu na Mazowszu, gdy jest
jesteśmy nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, czyli pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem tutaj w Warszawie, że jesteśmy. Także proszę Państwa, no Martusia nam tutaj co nieco zaśpiewa. Oczywiście w ramach próby generalnej, tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, wczoraj w Lambdzie byłam, Lambda w Lambdzie, tak, noc muzeum. Dziewczyna i mnie winkiem poczęstowała, potem jeszcze sobie wypiłam i poszłam. I bardzo fajny chór, no naprawdę. O 20 tam dopiero miało się zacząć, jakby o 20. Radio Concita, Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. 21 wiek odnośnie tej ciemnoty, że proszę Państwa, strasznie wielka jest ta ciemnota na świecie. Wielka ciemnota jest tu na świecie. Bardzo wielka ciemnota. Strasznie wielka ciemnota. Radio latające, kamera latająca, radia Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. No kuratorka z galerii kochana jest w niebo wzięta, że nawet pokazałam jej kosmitkę Martę Dobosz, która jest tą byłą aktorką teatru Studio w czasie nocy muzeów. Tam miały być trzy wernisaże w Teatrze Studio i zapraszamy w Teatrze Studio, ale ja byłam na bankiecie w ogóle w Teatrze Studio. Super, super. Naprawdę coś wspaniałego w Teatrze Studio. Noc muzeów w Teatrze Studio, noc muzeów w Lambdzie na Andersa 29, noc muzeów na Andersa 13 w trzech galeriach. No i wystarczy, już tam nawet byłam jeszcze i w Teatrze Wielkim, proszę Państwa, w galerii, galeria Buty, Buty, Buty. Także proszę oglądać wielokrotnie. Super, supa, supa, supa dance, supa dance. Także póki co jeszcze, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langström Extra, proszę być z nami w kontakcie. Proszę obserwować. Radio Concita, latające radio. Radio latające. Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra, radio latające, radio obrotowe, radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra, latające radio, latające, Tok FM, coś się dzieje, mysz przebiegła, szczur się śmieje. Także w tej galerii tutaj jesteśmy. Lufcik, Lufcik, Lufcik Art Gallery. Ciągle u tego Legierskiego śpiewała. Martusia, Ave Maria Nago, czterech murzynów ją niosło, cipka ogolona, czyli mówię, Ave Maria Nago, Legierski na Mińskie 25 z kolegami też z Lambdy, czy skąd, prowadzi klub. No teraz to chyba już nie, no teraz ta linia Mysia, teraz tam nie za bardzo już by tak pozwolili, ale rzeczywiście to jest prawda, bo tam w tej galerii 022, o której mówimy źle, z której zeszłyśmy z góry, to raz pewnej kobiecie Martusia tłumaczyła, jak to było, że ona śpiewała Ave Maria nago całkiem, nago. I to jeszcze skandalistycznie, bo cipkę ogoliła, a jeszcze mówi, chodź Elżbieto, pokażę ci ogoloną cipkę mam, bo już mi ogolili cipkę do toalety. Ja mówię, no nie, no nie, no daj spokój.
Ja jestem zakonnicą, ja nie będę takich rzeczy po prostu tutaj oglądać, no bo po prostu co te moje siostry powiedzą. No i raz jechałam z Zelewskim ulicą Dobrą, to tam Szarytki, siedziała Szarytka, ja mówię do Zelewskiego, że ta siostra nas na obiad dzisiaj zaprosi. I tak idę z buwu, patrzę, tego Zelewskiego nie ma i dzwonię do niego, a Zelewski mówi, że jestem u zakonnicy na kolacji. I wziął tam 2-3 kanapki, tyle tego mięsa było, jakiejś szynki, salcesolu, ojej, ojej, że naprawdę. Także tutaj mamy sprawozdanie z galerii, proszę Państwa, warszawskich. Tak się to kończy. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Proszę oglądać kanał El Mercedes, jak widać, na YouTube, na Google Plus, Daily Motion. Na YouTube proszę oglądać Witeklandia, Witeklandia, albo wystarczy raz wejść słowem Witeklandia, albo inny kanał całkiem, Elhof Art 2000. Wszystko Państwo widzą tutaj na informatorach, ilustracjach. Elhof Art 2000 zamieniło się, przemieniło się, proszę Państwa, z Elki Pierdzielki. Ale gdy Państwo napiszą Elka Pierdzielka, też komputer szybko to znajdzie.